Rozmawiałam z Kasią Cichopek na temat zasad, które panują na planie serialu M jak Miłość. Na przykład w przypadku kobiet jest to zakaz zmiany fryzury bez wcześniejszym uzgodnieniu tego z produkcją, czy na przykład właśnie delikatny kolor paznokci. Ale nigdy nie pytałam o to ciebie. Jak jest w przypadku mężczyzn? No łatwiej, bo u nas jakby drastyczna zmiana fryzury. No można byłoby się ogolić na łyso, ale myślę, że w przypadku kobiet, jak i mężczyzn jest również zasada, że jeżeli byśmy chcieli drastycznie zmienić swoją fryzurę, to musielibyśmy poinformować wcześniej o tym produkcję. Po pierwsze, żeby produkcja się na to jakby przygotowała i być może napisała do tego jakiś wątek, a po drugie, żebyśmy mogli jakby zamknąć pewną transzę, żeby nie było później, że w jednym odcinku jesteśmy z długimi, z krótkimi włosami i nie da się tego zmontować. Jak teraz wygląda praca na planie serialu po pandemii? Czy ciągle są te obostrzenia, jakieś restrykcje, czy już jest troszeczkę luźniej? Jeszcze nie zaczęliśmy po wakacjach pracy na planie, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mieliśmy teraz 1,5 miesiąca przerwy wakacyjnej, aż sam jestem ciekawy. Myślę, że zasady zostaną te same, czyli w przerwach aktorzy będą nosili maski, będą robione co tydzień pewnie jakieś testy. Tak jak do tej pory te zasady bezpieczeństwa na planie były dosyć solidne i rzadko dochodziło do sytuacji, gdzie musieliśmy na 2-3 tygodnie zamknąć plan zdjęciowy. A czy ty na przykład dajesz jakieś rady nowym aktorom, którzy dołączają do was, do ekipy? Nie, raczej nie. Staram im się pomóc, ewentualnie jeżeli widzę, że z czymś sobie nie radzą, to podpowiedzieć tylko, że spokojnie, mamy na to czas i jakby od dawania rad aktorom jest reżyser i myślę, że ta komunikacja jest najlepsza. A zdarza się na przykład tak, że ktoś z waszej ekipy chce odejść i wtedy siadacie, rozmawiacie, przekonujecie go, czy raczej jeżeli na przykład ktoś podejmuje decyzję, że odchodzi, to jest jego sprawa? Nie, raczej te decyzje zapadają pewnie gdzieś tam we własnej głowie i nie rozmawiamy o tym. Zazwyczaj dowiadujemy się już po fakcie, że ktoś na przykład rezygnuje albo odchodzi po prostu ze scenariuszy. Rozumiem, że teraz na razie fani M jak Miłość mogą spać spokojnie i nikt nie zamierza opuścić ekipy. Z tego co wiem, to nie. Zaczęliśmy nowy sezon, będzie mnóstwo fajnych, nowych wątków. Mam nadzieję, że widzowie się stęsknili za M jak Miłość i już pierwsze dwa odcinki poszły i miejmy nadzieję, że pozostaniecie Państwo z nami.